Cześć! Z tej strony Klaudyna z Ziowego Zakątka. Dzisiaj będziemy robić nalewkę zwaną ratafią. I powiedziałam sobie, że to jest ostatnia nalewka, jaką robię, bo po prostu narobię tego i nie będzie miała kto pić. Ratafia jest to taka nalewka owocowa. Ja tutaj mam troszeczkę tylko rzeczy, po prostu ładnie tak to wygląda, natomiast więcej mam w kuchni. Jest to taka nalewka, którą właściwie zaczyna się robić w czerwcu, no ale ja zaczęłam w połowie lipca, bo zanim się do tego zabrałam, to tak wyszło. I polega ona na tym, że zbieramy sobie owoce sezonowe, ile tego chcemy. Mam nadzieję, że słychać mnie, a nie tylko kosiarzy, którzy po prostu tutaj koszą bez opamiętania cały czas. I wrzucamy owoce do słoika. To mogą być owoce jakiekolwiek. Jak są truskawki, to truskawki. Jak poziomki, to poziomki. Ja mam tutaj truskawki, poziomki... Nie mam poziomki, mam... Sorry. Mam truskawki, borówki, agrest i czarne porzeczki, trochę porzeczek czerwonych. I co tam jeszcze? Aha, i mam w domu jeszcze czereśnie, więc wszystko co mamy to wrzucamy, oczywiście tego będzie więcej. Zasypujemy to cukrem, ja już mam brązowego, bo po prostu bardziej mi smakuje. I po prostu zalewamy alkoholem. Niektórzy robią tak, że czekają po prostu aż ten cukier sprawi, że troszeczkę soków się wypuści z tych owoców. Także już jak sobie tutaj życzycie. I zalewamy to wszystko alkoholem. I generalnie zasada jest taka, że jak dorzucamy nowe owoce, to dorzucamy trochę jeszcze cukru. I znowu zalewamy alkoholem, że cały czas te owoce mają być w alkoholu, żeby po prostu nie przegniły. I możemy to robić sobie przez całe lato, jeśli ją przesadzamy i dodajemy do tego jeszcze rumu. Także to tyle. To jest w sumie banalnie proste, natomiast nie znalazłam takich przepisów, wiecie, że było dodaj tyle tego. Wynika to z faktu, tu mam jakąś luksusową, znaczy kupiłam ją, bo dobrze brzmiała, nie mam pojęcia, nie znam się w ogóle na wódkach. A o czym ja to mówiłam, że po prostu nie ma takiego jednego konkretnego przepisu właśnie z tego względu, że te owoce mogą mieć różne słodkość, różną możecie te owoce dawać i tak dalej. Dodaje się generalnie jak najbardziej owoce dojrzałe, mogą być już na pograniczu właściwie dojrzałości, natomiast żeby nie były przegnite. Także to tyle, jeżeli chodzi o ratafię. Nastawiam ją sobie i zobaczymy po prostu za jakieś 2-3 miesiące, co tam będzie dobrego. Zamierzam do niej jeszcze dorzucać śliwki. Teraz już pokazałem mirabelek, nie widziałam, ale brzoskwinie różne. No zobaczymy, myślę, że będzie z tego coś fajnego. Także to tyle, do usłyszenia i tak jak mówię, mam nadzieję, że ostatnia nalewka, jaką sobie zrobiłam, bo już dość. No hej, pa!